Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj Was zapraszam na ulubieńców. Ulubieńców mniej więcej może 2 miesięcy. To jest jeden z tych filmów, które są dla mnie trudne do nakręcenia, bo ciężko jest mi wybrać z produktów te, które lubię najbardziej. Też często nagrywam filmy o pielęgnacji i nie chciałabym się też za często powtarzać, ale tak się złożyło, że nazbierało mi się kilka rzeczy i to naprawdę całkiem sporo jak na mnie, rzeczy, o których chciałabym Wam opowiedzieć i to z różnych, że tak powiem, kategorii, także zdecydowałam się taki filmik nagrać, to chyba pierwszy w tym roku. Także jeżeli jesteście ciekawi, co mnie zachwyciło w minionych mniej więcej 2 miesiącach, to oczywiście zostańcie ze mną. I zacznę nietypowo, nietypowo jak na mnie, bo zacznę od włosów. Słuchajcie, ja moje włosy traktuję troszeczkę po macoszemu, jakoś nie skupiam się za bardzo ani na pielęgnacji. Wybieram kosmetyki do mycia głowy bez SLS-ów, oczywiście używam odżywek i tak dalej, ale nie jestem jakimś tam znawcą i też nie wydaję jakoś tam szczególnie dużo pieniędzy na te kosmetyki. Nie wiem, jakoś tak włosy to nie jest, to nigdy nie był mój priorytet, ale ostatnio zakupiłam kilka kosmetyków z firmy Tony & Guy. Wiem, że to nie jest żadna tam nowość i to nie pierwszy raz ja już mam kosmetyki z Tony & Guy i ja po prostu stwierdziłam, że ja naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Zakupiłam maskę do włosów, ja już wcześniej taką maskę miałam, chociaż nie wiem, czy dokładnie taką samą. Teraz mam Damage Repair Mask. Przede wszystkim mnie urzekają zapachy tych kosmetyków, ja wiem, że to nie jest najważniejsze, ale jednak jeśli chodzi o włosy, to lubimy produkty, które bardzo ładnie pachną i dla mnie te produkty pachną przepięknie. One wszystkie praktycznie pachną tak samo. Dla mnie to pachnie po prostu jak taki drogi fryzjer. Dla mnie pachnie to typowo takim właśnie salonem fryzjerskim. Mi się ten zapach bardzo podoba. Sama maska uważam, że jest też rewelacyjna. Ona się delikatnie pieni, przez to jest też bardzo wydajna. Niewiele trzeba jej nałożyć, żeby ją rozprowadzić na całe włosy i przez to, że ona się tak delikatnie jak gdyby pieni, ona jest taka mięsista, tak fajnie można te włosy w tej masce, wiecie, powyciskać i ona rzeczywiście bardzo ładnie te włosy wygładza, ale przynajmniej moich włosów ona nie obciąża, a ja często mam coś takiego właśnie z takimi bardzo bogatymi, treściwymi produktami do włosów, że one moje włosy obciążają, dlatego że moje włosy są z natury bardzo cienkie, takie bardzo płaskie, że tak powiem, lejące się i wiele, wiele produktów je obciąża, chociaż ostatnio, nie wiem, czy to z powodu farbowania, no tak podejrzewam, że z powodu farbowania, czy przez to, że one są już po prostu długie, to naprawdę od połowy po końcówki moje włosy są bardzo takie suche, takie sianowate, także tego typu maski naprawdę im pomagają. Oprócz tego mam taką z Tony & Guy odżywkę taką bez spłukiwania, Leave-in Conditioner Smooth and Manageable Hair. To jest taki krem do włosów, który nakładamy już na osuszone włosy ręcznikiem, zostawiamy do wchłonięcia i potem te włosy rozczesujemy. Ten krem nie dość, że powoduje, że włosy się lepiej rozczesują, to też delikatnie je właśnie tak wysmukla, nie wiem, wygładza, o to, tego słowa mi było potrzeba. Wygładza, ale też ich nie obciąża, ja używam niewiele wielkiej ilości tego kremu. Też to bardzo ładnie pachnie, ma taką dosyć gęstą konsystencję, jak gdyby wchłania się w te włosy, także nie pozostawia niczego, nie wiem. Bardzo fajny kosmetyk, również bardzo ładnie pachnie i też zapach tych kosmetyków utrzymuje się na włosach przez praktycznie 2 dni, bo ja myję włosy co drugi dzień, także na drugi dzień wciąż ja jeszcze ten zapach czuję. Kolejna rzecz, jaką kupiłam i używam, to jest taki spray, Volumizer spray. I rzeczywiście, słuchajcie, to działa. U mnie takie spraye czasami działają, czasami nie. Czasami nie widzę w ogóle ich działania, a czasami to zostawiają po prostu włosy takie matowe, jakieś lepkie i po prostu niedomyte, a to działa po prostu w punkt. To jest taki Volume Boost and Shine. Fajny, podoba mi się ten aplikator, bo to jest coś, co nakładamy nie tyle na całą długość włosów, tylko właśnie u nas i ja rzeczywiście tak tego produktu używam, nie nakładam na całą długość włosów, bo tak jak mówiłam, na od połowy w dół moje włosy są dosyć mocno przesuszone, takie sianowate i tego typu produkty jeszcze by potęgowały ten efekt, natomiast nałożony przy rzeczywiście na mokrą skórę głowy, na mokre włosy, nałożony blisko właśnie podstawy włosów, bardzo fajnie te włosy unosi, dodaje im rzeczywiście objętości, przez to one przy głowie nie są takie
oklapnięte, przylepione, tylko fajnie tak się unoszą do góry i też używane oczywiście w niewielkich ilościach powoduje, że nie daje tego efektu właśnie brudnych, jakichś poschwalanych włosów. Oczywiście można z tym przedobrzyć, bo tak już mi się też zdarzyło, można z tym przedobrzyć, natomiast dosłownie kilka takich psiknięć w zupełności wystarcza. No i ostatnia rzecz to jest lakier do włosów, również z Toni & Guy, Extreme Style Creation. To jest niby piątka, słuchajcie, dla mnie to jest lakier bardzo delikatny, bo ja kiedyś jak miałam krótkie włosy i lubiłam je tak, wiecie, stawiać na hełm, to używałam tego ze Schwarzkopfa Got To Be, ten żółty taki, nadal jeszcze go czasami kupuję, ale on jest taki bardzo, no, hardkorowy, że tak powiem. Dla mnie to jest, mimo że to jest piątka, moim zdaniem to jest lakier raczej delikatny. Oczywiście nałożony w dużej ilości, on może te włosy posklejać, ale nałożony w niewielkich ilościach, on po prostu przytrzymuje. Ja w tej chwili lakier do włosów używam tylko tutaj gdzieś na boki, ewentualnie na tego koka, żeby mi się trzymał w kupie, że tak powiem, tutaj delikatnie z przodu, ale to jest takie raczej delikatne utrwalenie i też po prostu zapach, tak jak i tych wszystkich kosmetyków, on tak samo ładnie pachnie jak te inne, także fajnie, bo czasami lakiery do włosów mają taki jakiś duszący, lepki zapach, który mi osobiście przeszkadza, a to naprawdę pachnie bardzo ładnie i też się długo ten zapach na tych włosach utrzymuje. To by było na tyle, jeśli chodzi o kosmetyki Toni & Guy, ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o włosy. Słuchajcie, jakiś czas temu w TK Maxie zakupiłam szczotkę do włosów i jest to szczotka z dzika. Szczotka z włosów dzika, autentycznie tak było napisane. Nie wydaje się, znaczy nie wiem czego się spodziewałam, nie wiem jak wyglądają włosy z dzika i nie wiem z czego konkretnie są te włosy, ale rzeczywiście są takie dosyć sztywne, a jednocześnie miękkie, nie wiem jak to powiedzieć. Cała szczotka to jest firma w ogóle Elite. Zapłaciłam za nią w TK Maxie 4 funty. Jak widzicie, bardzo fajna rączka, cały w ogóle kształt tej szczotki i w ogóle cała taka jest, wiecie, przyjemna do ręki. To był jeden z tych takich zakupów kompletnie impulsywnych, pod wpływem chwili. Jeden z tych zakupów, które zwykle kończą się źle, ale tymczasem to był po prostu strzał w dziesiątkę i aż sama byłam w szoku, jak wróciłam z tym do domu i zaczęłam czesać włosy i swoje i córki. Po prostu jest rewelacja. Ja nie wiem, ja kiedyś słyszałam, że właśnie szczotki z naturalnego włosia, że są dla włosów takie łagodne, delikatne i tak dalej, ale jakoś nigdy nie przywiązywałam wagi do tego, jaką tam mam szczotkę do włosów. Chociaż mamy Tangle Teaser, mamy, mówię my, bo używamy i ja, i córka, mam Wet Brush i rzeczywiście bardzo dobrze się te szczotki sprawdzają. Natomiast zarówno moje włosy, jak i jej, są to włosy bardzo delikatne, też które się, szczególnie jej włosy, bardzo mocno się plączą i jak ja czeszę te włosy jej tym Tangle Teaserem, to one oczywiście się ładnie rozczesują, ale ja mam wrażenie, że ja te włosy mimo wszystko szarpię i że tych włosów jakoś dosyć dużo zostaje na szczotce, a przecież ja ich jej nie wyrywam, tych włosów, więc one się po prostu łamią. A te szczotki mają być rzekomo właśnie delikatne i mają przeciwdziałać łamaniu się włosów. I słuchajcie, rzeczywiście tak jest. To jest ta szczotka, jak się nią czesze włosy, to ona bardziej te włosy głaska niż czesze. Po prostu jest tak delikatna, tak przyjemna w używaniu i te włosy rzeczywiście robią się takie ładnie gładkie, wygładzone i z takim połyskiem, tak jak rzeczywiście producent mówi. Na pewno nie jest to szczotka dla każdego, jeżeli macie włosy gęste, jakieś takie kręcone, które potrzebują, wiecie, takiej szczotki, która będzie te włosy mocno chwytać i rozczesywać, to na pewno taka szczotka się u Was nie sprawdzi, bo ta szczotka działa raczej tak powierzchownie, tutaj pomiędzy te włosie ta szczotka nie wchodzi, ona raczej czesze włosy tak po wierzchu, więc ona właśnie idealnie będzie się sprawdzać do takich włosów cienkich, delikatnych, których jest mało i które właśnie chcemy tak delikatnie tylko ujarzmić, a nie jakoś tam szarpać. No sprawdza się po prostu rewelacyjnie i na jej włosach, i na moich, także jestem aż w szoku, bo chyba nigdy się jeszcze nie zachwycałam szczotką do włosów, a to po prostu był strzał w dziesiątkę. Także szczotka z dzika u mnie sprawdza się rewelacyjnie, u mnie i u córki. Kolejna rzecz to już nie są włosy, ale to jest ciało i to jest również rzecz, która nie sądziłam, że po prostu to się w ogóle może sprawdzić i jak to w ogóle działa. Mam na myśli to mydło marokańskie. Ja mam tutaj oryginalnie mydło przywiezione z Maroka, natomiast wiem, że tego typu mydła można kupić wszędzie. Tutaj mam mydło, które niby ma zapach lawendy, ale to bardzo mało pachnie lawendą, to po prostu ma zapach takiego szarego, jak gdyby mydła, tak mi się po prostu kojarzy. Bardzo taka gęsta pasta, którą
można powiedzieć, że trochę ciężko się rozsmarowuje na skórze, bo to się trochę śliska, trochę trzeba się tym napracować. Ja to rzeczywiście dłonią rozsmarowuję na ciele i to zostawiam na kilka minut, tak jak powinno się to robić. Ja wówczas, nie wiem, robię coś po prostu innego, czy to w wannie, czy pod prysznicem, a potem po tych kilku minutach biorę taką sztywną rękawicę. Ja nie mam takiej rękawicy z naturalnego włosia. Ja kiedyś próbowałam i mi się te rękawice po prostu nie podobają, nie sprawdzają. Ja mam taką typową, taką, wiecie, rękawiczkę, co można kupić, takie tam za niewielkie pieniądze, takie. One są z jakiegoś sztucznego tam materiału, ale są takie ostre. Ja po prostu całe życie się takimi rękawicami myję i ja po prostu taką rękawicą potem się to mydło zmydlam jak gdyby na ciele i to potem wszystko spłukuję. Słuchajcie, uczucie na skórze jest rzeczywiście takie jak zwykle po mydle, czyli jest to taka trochę tępa, trochę lepka jak gdyby skóra. Ja osobiście tego uczucia nie lubię. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to mydło rzeczywiście delikatnie peelinguje tą skórę i rzeczywiście jakoś, nie wiem, rozpuszcza ten martwy naskórek, bo po takim zabiegu ta skóra rzeczywiście jest naprawdę bardzo gładka, jak po jakimś takim peelingu. Nawet jeżeli ja tą rękawicą tresię, no nie bardziej niż zwykle, to i tak mam wrażenie, że właśnie to mydło tak delikatnie rozpuszcza ten martwy naskórek i rzeczywiście ta skóra jest potem taka wygładzona. Także jestem w szoku, bo nie sądziłam, że te mydła marykańskie, one w ogóle cokolwiek robią, a jednak robią. Także polecam Wam spróbować, jeżeli macie dostęp, albo poszukać gdzieś w internecie, właśnie takiego oryginalnego mydła marokańskiego. Myślę, że to są rzeczy niedrogie i na pewno warte wypróbowania. No i teraz czas już na twarz. Do twarzy mam Wam cztery właściwie kosmetyki, ale trzy z jednej firmy. Mam na myśli firmę Trilogy. Słuchajcie, ja się z firmą Trilogy znam już od dawna, ale nie używałam wielu jej kosmetyków i z reguły były to miniatury. I teraz też mam jedną miniaturę, dwa pełnowymiarowe kosmetyki. Wszystkie zakupiłam w TK Maxie. Mam mgiełkę do twarzy, to jest właściwie tonik do twarzy, ale w postaci takiego sprayu, Hydrating Mist Toner, Rose Geranium i Lavender. Mam takie serum do twarzy, to jest Rosa Pen Radiance Serum. Tak wygląda. No i taka miniaturka kremu, to jest Vital Moisturizing Cream. Wydaje mi się, że ja już kiedyś właśnie miniaturę tego dokładnie kremu miałam, natomiast to są w mojej pielęgnacji takie nowości. Tak jak mówię, wszystko kupiłam w TK Maxie. Naprawdę bardzo lubię te kosmetyki. Mnie firma Trilogy już od dawna interesowała. Niestety to są kosmetyki moim zdaniem stosunkowo drogie, tam ceny utrzymują się na poziomie, powiedzmy, kosmetyków Antipodes. No i zresztą to też jest firma z Nowej Zelandii, bo Antipodes też jest z Nowej Zelandii, prawda? Czy z Australii? Teraz nie jestem pewna. Ale z tamtych mniej więcej regionów świata. Słuchajcie, firma Trilogy, ona głównie opiera swoje kosmetyki na olejku różanym, na hydrolacie różanym, na wyciągach z róży, także one wszystkie mają delikatnie różane zapach, także albo to się komuś podoba, albo nie. Ja osobiście zapach róży lubię i lubię w ogóle działanie olejku różanego, czy też hydrolatu różanego na swoją skórę. Widzę jej po prostu wygładzenie, rozświetlenie i tak dalej, takie też właściwości antystarzeniowe, także ja sobie olejek różany bardzo cenię i tak jak mówię, te wszystkie kosmetyki bazują właśnie na różach. Jeśli chodzi o ten tonik, to no niby zwykły tonik, ale on tak przepięknie pachnie. I to nie są zapachy sztuczne, to są zapachy wynikające właśnie z tego hydrolatu różanego i również chyba z olejków eterycznych, chociaż nie wiem, bo być może geranium i lawender to jest też wyciąg, a nie, znaczy woda, tutaj nie mam składu. Pewnie było na pudełku. Nie jestem teraz przekonana, czy tutaj są olejki eteryczne, czy po prostu hydrolaty, ale rzeczywiście skład tego toniku jest taki bogaty i ja rzeczywiście czuję moc nawilżającą. Ja już zużyłam więcej niż pół opakowania i teraz jej trochę oszczędzam. Zapach jest przepiękny. To jest zapach właśnie róży i geranium. Taki słodko-kwiatowy, ale jednocześnie trochę kwaskowo-ostry. Przepięknie odświeża, przepięknie nawilża tą skórę. To jest raczej taka mgiełka nie do stosowania w ciągu dnia na makijaż, bo to tak pryska dosyć intensywnie. Raczej to jest właśnie tonik albo do takiego spryskiwania też maseczek. Nie wiem, urzekł mnie po prostu zarówno zapach, jak i działanie tego. Podoba mi się, że to jest szklane opakowanie z ciemnego. Także też tutaj te ewentualne naturalne składniki
nasienniki nie ulegną do jakiejś tam degradacji z powodu promieniowania słonecznego. To samo tutaj jest serum, Radiance Serum, to jest serum w postaci takiego lekkiego mleczka. Myślę, że dla skór przetłuszczających się mogłoby zastąpić nawet krem na dzień, natomiast dla mnie to jest po prostu serum. Bardzo ładnie się wchłania, pozostawia taką skórę dosyć matową. Właśnie nie jest takie tłuste, jest właśnie delikatne i tak jak mówię, bardzo ładnie się wchłania, również delikatny zapach, bardzo ładnie skóry nawilża. I tutaj mam ten krem, tak jak mówię, już kiedyś miałam miniaturę tego kremu, ja go używam na dzień. To jest krem, który ma bardzo ciekawą formułę, dlatego że on jest treściwy, ale jednocześnie jest dosyć też taki mocno nawilżający, ale on jednocześnie wchłania się do matu. I rzadko kiedy właśnie spotykam takie kremy, bo albo są zbyt lekkie, albo są zbyt treściwe i właśnie zostawiają taką błyszczącą, tłustą warstwę na skórze. Natomiast ten mi się wydaje, że sprawdzi się nawet dla osób z cerą przetłuszczającą się, jeśli nie na dzień, to na pewno na noc, albo na właśnie ten okres taki zimowy, czy okres jakiegoś takiego większego przesuszenia się skóry, bo tak jak mówię, jest treściwy, ładnie się wchłania i pozostawia matowe wykończenie. Jak dotąd to właśnie tylko ten krem robił mi taki efekt i jeszcze taki krem z Ren. Pamiętam, że też podobnie się na skórze zachowywał. Słuchajcie, tak jak mówię, moim zdaniem to są kosmetyki naprawdę bardzo dobrej jakości, o bardzo fajnym działaniu i o bardzo dobrych, naturalnych składach. Nie wiem, czy to są kosmetyki warte swojej ceny, dlatego że, tak jak często mówię, rynek w tej chwili jest tak przesycony kosmetykami, że w każdej kategorii cenowej moim zdaniem można znaleźć produkty o bardzo dobrej jakości. Także tutaj już jest kwestia po prostu naszego wyboru i naszych preferencji, tego czy chcemy, czy możemy wydać więcej na kosmetyki, może o jakichś tam lepszych składach organicznych i tak dalej, czy to właściwie ma tak naprawdę jakieś tam bardzo duże znaczenie, to już musicie sami, że tak powiem, ocenić. Ja w każdym razie bardzo lubię te kosmetyki i myślę, że będę jeszcze po nie sięgać, a już na pewno, jeżeli znajdę je w jakichś takich promocjach, czy chociażby właśnie w TK Maxie, to na pewno, jeżeli znajdę, to na pewno jeszcze będę do nich wracać. No i kolejna rzecz, o jakiej muszę wspomnieć w ulubieńcach, to jest ten krem z filtrem z firmy Klairs, koreański, z 4 plusami, SPF 50. Duże opakowanie, aż 80 ml. Uważam, że krem jest po prostu rewelacyjny. Moim zdaniem on jest jeszcze lżejszy niż ten krem z Purito. Ma taką właśnie półżelową, no może nie półżelową, ale kremowo-żelową konsystencję, która naprawdę jest bardzo lekko i naprawdę bardzo łatwo się wchłania, szybko się wchłania, pozostawiając też takie matowe wykończenie, żadnych tam błysków, rozbielania skóry, żadnego świecenia, lepienia się, przetłuszczania, nic z tych rzeczy. I na dodatek duże opakowanie. Dla jednych to może być plus, dla innych minus, dlatego że wiadomo, niektórzy lubią często zmieniać kosmetyki albo boją się kupować takich dużych opakowań, bo może się krem nie sprawdzić. Natomiast tutaj no nie wyobrażam sobie, komu mógłby się ten krem... No chyba, że wystąpi jakaś tam reakcja alergiczna, ale wiadomo, takich rzeczy też ciężko jest przewidzieć. Natomiast jeśli chodzi o formułę, o to, jak on się zachowuje na skórze, to po prostu nie wyobrażam sobie, komu mógłby ten krem się nie sprawdzić. Moim zdaniem jest rewelacyjny i ja na pewno będę do niego wracać. Szczególnie, że tak jak mówię, u mnie takie duże opakowanie jak najbardziej będzie się sprawdzać, bo po prostu będę rzadziej musiała ten krem kupować, a po prostu na dłużej mi starczy. To by było na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację stricte. Mam jeszcze jedną rzecz Wam do pokazania, której nie potrafię jak gdyby zakwalifikować do żadnej kategorii, bo to jest raczej taki środek medyczny. Mam na myśli taki stick do głowy. Stick do głowy. To się dokładnie nazywa Forehead. Nie wiem, znajdę linka, ja to kupiłam w Butcie, znajdę linka, to jak to się w ogóle nazywa, bo ciężko jest mi teraz po prostu powiedzieć. To jest taki... taki sztyft, mówię stick, to jest taki sztyft do głowy, tak to wygląda, taki po prostu wykręcany sztyft, który aplikujemy sobie tutaj na skronie i ewentualnie tutaj dookoła czoła, który ma po prostu pomagać na bóle głowy. Słuchajcie, mi to poleciła koleżanka, to pewnie nie jest żadna nowość i pewnie wszyscy tylko o tym wiedzą, tylko nie ja, ale może znajdzie się jeszcze ktoś taki jak ja, kto o tym nie wie, że coś takiego w ogóle istnieje. To jest taki sztyft, który ma bardzo mocne stężenie takiego mentolu i jakichś takich chłodzących substancji, który ma po prostu powodować, dawać ulgę przy migrenach, przy bólach głowy, przy jakichś takich stanach, nie wiem, może zmęczenia, bo właśnie ja tego używam nie tylko podczas bólu głowy, ale
ale właśnie kiedy jestem taka zmęczona i nie do życia, a nie mam możliwości po prostu odpocząć, muszę działać dalej, wówczas też coś takiego używam. Nakładam to rzeczywiście tutaj na skroniach, to jest taką ma tłustą troszeczkę formułę, oczywiście delikatnie nam tego makijażu zje, bo to już zresztą nawet tu jest od bronzera ubrudzone, także po każdym użyciu ja to delikatnie tam jakąś chusteczką przecieram. Nakładam tutaj właśnie na skronie i gdzieś tutaj na czoło i to przede wszystkim najpierw daje taki, no mentol, troszeczkę daje taki wiatr w oczach, tak już przez pierwsze kilka minut chodzę z przymrużonymi oczami, potem się do tego przyzwyczajam i potem właśnie czuję takie dosyć intensywne chłodzenie. Nie wiem, słuchajcie, na jakiej zasadzie to działa, czy to działa na zasadzie jakiejś relokacji, czy na zasadzie jakiegoś takiego szoku i odurzenia, bo rzeczywiście na jakąś tam, jakiś tam dłuższy moment jak gdyby zapominamy o tym bólu głowy, czy on rzeczywiście przechodzi, czy po prostu przestajemy o nim myśleć, bo ten mentol i ten chłód jest taki intensywny. Nie wiem, na jakiej to zasadzie działa, ale rzeczywiście działa. Słuchajcie, ja mam czasami takie bóle głowy, że choćbym wzięła garść tabletek, to po prostu nie pomaga. To są takie typowe bóle migrenowe, którym towarzyszą też zawroty głowy. To są takie bóle, które biorą się gdzieś tutaj zza oczu, gdzieś takie, nie wiem, ściskanie wręcz jak głowy w imadle. Nie wiem, czy macie takie bóle głowy i czasami po prostu branie kolejnych tabletek już i tak nie pomaga i wówczas taki sztyft rzeczywiście przynosi mi ulgę. I tak jak mówię, też w takich momentach, gdzie głowa mnie ćmi, chciałabym nie brać tabletek, ale no nie jestem w stanie jakoś tak normalnie funkcjonować, wówczas też wspomagam się takim sztyftem. No i właśnie w takich momentach, kiedy jestem już zmęczona, a muszę jeszcze dalej, mam jeszcze coś tam do porobienia, albo nie, muszę po prostu wrócić z pracy, to też czasami sobie aplikuję taki sztyft, bo on po prostu tak delikatnie pobudza. Nie wiem, dla mnie to jest takie odkrycie, które ja to przez cały czas mam po prostu przy sobie, mam to w torebce i rzeczywiście tego dosyć często używam, znaczy dosyć często. Używam wtedy, kiedy po prostu czuję taką potrzebę. Także zostawię Wam dokładną nazwę tego i zostawię Wam linka do Bootsa, natomiast jestem przekonana, że to nie jest tylko dostępne w Bootsie, pewnie można to dostać w wielu różnych sklepach i na pewno w Polsce też, także warto się czymś takim zainteresować, zapytać nawet w aptece, czy poszukać na półkach, bo pewnie jest też i z innych firm coś takiego. W ogóle od tego typu produkt naprawdę uważam, że dla mnie to, mówię, takie ostatnie odkrycie i naprawdę przynosi mi to wielką ulgę. No i na koniec mam jeszcze dla Was książkę i film. Coś, co chciałam, miałam kiedyś taki plan, żeby robić w każdych ulubieńcach. Niestety plan no, spalił na panewce, jak to się mówi. Słuchajcie, książka. Muszę się do czegoś przyznać. Słuchajcie, ja od ponad roku, od prawie półtora roku nie przeczytałam żadnej książki. Jest to chyba najdłuższa przerwa w życiu, jaką miałam od nieczytania książek. Spowodowana jest wieloma rzeczami, tak? Spowodowana jest troszeczkę zmianą trybu życia. Ja zmieniłam godziny pracy, dojeżdżam też do pracy samochodem. Kiedyś jeździłam autobusem, więc czytałam w autobusie, teraz nie mam możliwości. Też pracuję więcej w innych godzinach i tak dalej, no i po prostu nie mam za bardzo czasu na czytanie tych książek, a wieczorami jestem zmęczona i często po prostu siedzimy i oglądamy tego Netflixa, czy tam cokolwiek innego, bardziej na zasadzie siedzenia jak zombie, patrzenia w telewizor niż, nie wiem, po prostu nie mam ochoty. Też inna sprawa była taka, że ja czytywałam książek dużo i ja też w książki się bardzo mocno wczuwam, ja je przeżywam i jak czytam ich zbyt dużo, to robi mi się taki mętlik w głowie, nie wiem, czy też coś takiego macie. I ja czasami nawet z premedytacją robiłam sobie przerwę od czytania, żeby po prostu trochę, nie wiem, oczyścić sobie mózg, natomiast nigdy ta przerwa nie trwała jeszcze tak długo. No i trochę mi się już za tymi książkami tęskni i po prostu chcę do czytania wrócić. I jak byłam w Polsce w październiku, to ja zawsze wchodzę do Empiku chociażby po to, żeby książki pooglądać i powąchać, dlatego że ja od lat już książek papierowych tak naprawdę nie kupuję, korzystam głównie z Kindla. Także to jest pierwsza książka od lat, którą ja czytam, jeśli chodzi o taką książkę fikcyjną, wiecie, jako storybook, a nie, bo mam tam takie książki typu poradniki, czy coś, to czasami jeszcze kupuję, ale taką typową historię do czytania, to mówię, nie kupiłam od lat. Skusiłam się dlatego, że wyszła nowa książka autora, którego ja po prostu bezgranicznie uwielbiam i to uwielbiam go już od lat
ponad 20. Przeczytałam wszystkie jego książki i przez ponad 20 lat jego styl pisania może trochę się zmienił, może nie. Natomiast mój gust, jeśli chodzi o książki, na pewno się zmienił, ale jeśli chodzi o niego, to tutaj się nic nie zmienia i ja po prostu każdą jego książkę chłonę. A tak się stało, że ten autor, jaki to zaraz Wam pokażę, ten autor już od kilku lat nie napisał żadnej książki. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wyszła jego książka, ale na pewno to jest kilka lat. Także kiedy zobaczyłam jego nowość, to po prostu stwierdziłam, że ja muszę tę książkę kupić i muszę ją natychmiast zacząć czytać. Czy natychmiast zaczęłam czytać, to pewnie nie, bo książkę kupiłam pod koniec października, mamy już luty i ja dopiero jestem w połowie, ale teraz rzeczywiście zaczęłam ją czytać i czytam. No i teraz, uwaga, co to, o czym mowa? Autor to jest Jonathan Carroll, książka to jest Mr. Breakfast. Nie ma tutaj polskiego tłumaczenia, książka jest po polsku oczywiście, znaczy mówię oczywiście, wolę czytać książki po polsku, bo po prostu z angielskim daję sobie radę i byłabym w stanie czytać książki po angielsku, po prostu czytanie po polsku daje mi zdecydowanie więcej przyjemności, bardziej się potrafię wczuć w ten język, w ten klimat niż po prostu w angielski. No ale mniejsza z tym. Słuchajcie, to są, Jonathan Carroll pisze bardzo specyficznie, to są książki, które bardzo jest ciężko zakwalifikować do jakiejś tam kategorii, dlatego że to są książki, które są moim zdaniem obyczajowe, które czasami mają jakiś tam wątek miłosny, czasami może mają wątek kryminalny, czy jakiś tam historyczny, ale zawsze w tych książkach jest jakiś wątek nadprzyrodzony, tak? Nie chcę powiedzieć, że science fiction, bo to nie o to w tym chodzi. To jest taki wątek, nie wiem, jakiś duch, jakaś przepowiednia, jakieś dziwne zdarzenie, nie wiem, jakaś karma, coś w tym stylu, jakiś drugi wymiar. W każdej z tych książek jest właśnie jakiś taki motyw. I czasami to jest taki wątek bardzo delikatny i mało mający wpływ na przebieg całego zdarzenia. Czasami w niektórych książkach on po prostu jedzie po bandzie i wszystko jest po prostu już tak na maksa nieprawdopodobne, że nie wiadomo o co chodzi, ale te jego książki mają bardzo specyficzny klimat. Mi się bardzo podoba to, w jaki sposób on widzi świat, w jaki sposób on opisuje takie drobiazgi, na które zwykle może nie zwracamy uwagi. Albo nawet jeżeli zwracamy uwagę, to nie przyszłoby nam nawet do głowy nad nimi rozmyślać, czy w ogóle o nich opowiadać. Nie wiem, wiem, że mówię bardzo enigmatycznie, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć, o czym są te książki, bo jeżeli powiem Wam nawet trochę, to temat wydawa mi się tak banalny, że Was raczej zniechęci niż zachęci. No ale może spróbuję. Ta książka mówi o tym, o człowieku, no właśnie, bo zawsze ten główny bohater to jest albo osoba, albo taka na maksa przeciętna i tak do bólu nudna, że aż po prostu miałbyś ochotę nią potrząsnąć. Czasami jest to osoba, która stoi gdzieś na pograniczu, jakiś tam, nie wiem, na przełomie życia, albo doszła do takiego momentu, w którym już dalej po prostu nie może i musi coś w tym życiu swoim zmienić. Albo osoba, która wpadła w wir jakichś takich wydarzeń nieprawdopodobnych, nie wiem. Zawsze to jest osoba gdzieś tam na jakimś takim rozstaju trochę dróg. Tutaj właśnie też mamy taką osobę, która jej życie po prostu niby układa się dobrze, ale tak zupełnie inaczej niż ta osoba chciała, żeby się układało i doszło do takiego momentu, gdzie po prostu dalej już nie widzi sensu brnięcia, nie wiem, chciałaby coś w tym życiu zmienić i postanawia robić sobie tatuaż. No i dalej to już Wam nie powiem, bo jak powiem, to po prostu zdradzę wszystko i zniechęcę Was tylko do czytania tej książki, a to nie o to mi chodzi. Także ja Wam polecam, ja jestem w połowie, także polecam Wam po prostu Jonathana Carrolla i tą książkę szczególnie, bo wydaje mi się, że na pewno jest warta przeczytania. Ja w każdym razie jestem zachwycona, tak jak mówię, i autorem, i książką póki co. Do połowy dojechałam, ale również mi się bardzo podoba. A film, jaki chcę Wam polecić, właściwie nie film, to serial, tak jak mówiłam, siedzimy i na zombiaka oglądamy po prostu Netflixa wieczorami i ciągniemy serial za serialem.
Teraz oglądamy serial, który znaleźliśmy właściwie przypadkiem, bo nikt mi tego serialu nie polecał. Po prostu wpadł nam w oko, zaczęliśmy oglądać. Serial, który bym w życiu bym nie pomyślała, że serial o takiej tematyce mnie wciągnie, bo jest to serial polityczny. Ja z polityką od zawsze byłam na bakier. Ja nie wiem, mnie to nie interesuje i ja po prostu no, nie potrafię się zainteresować jakimikolwiek zagadnieniami politycznymi. Czasami czuję się z tym źle, czasami, bo mój mąż się z kolei interesuje i czasami mi tłumaczy po prostu jak małemu dziecku. Ja po prostu tego nie ogarniam, mnie to po prostu nie interesuje i nigdy mnie nie interesowało. Także tym bardziej jestem zaskoczona, że serial o takiej tematyce mnie potrafił wciągnąć, a wciągnął mnie po prostu bezkresnie, że tak powiem. Mowa o Designated Survival. Nie ma chyba polskiego tłumaczenia. W każdym razie taki tytuł wyświetla się na Netflixie. Ja Wam gdzieś tutaj wkleję może zdjęcie z tego serialu. To jest amerykański, oczywiście z wielką pompą o amerykańskim prezydencie, który nie chciał być prezydentem, ale tak się złożyło, że musi nim być. No i oczywiście to jest taki serial, który jesteśmy w tej chwili, oglądamy drugi sezon. Moim zdaniem to jest serial dobrze nakręcony. Tam w każdym odcinku jest jakaś akcja, jest zawiła fabuła, ale jest na tyle mało zawiła, że nawet osoba, która się aż tak bardzo polityką nie interesuje, jest to wszystko w stanie ogarnąć i zrozumieć. Natomiast wszystko jest naprawdę bardzo ciekawe. Od początku do końca nie bardzo wiemy, kto za czym stoi, także ja takie zawiłości akcji bardzo lubię. Natomiast na pewno jest to serial troszeczkę idylliczny, dlatego że no, gdyby rzeczywiście taka osoba była na stanowisku prezydenta, jaka tam jest, taka wiecie, uczciwa do bólu, na tyle uczciwa, że po prostu inni politycy wręcz go nie rozumieją, bo nie są w stanie zrozumieć, jak można być tak uczciwym i tak po prostu prostolinijnym. Gdyby rzeczywiście taka osoba moim zdaniem była prezydentem, a już na pewno prezydentem Stanów Zjednoczonych, to podejrzewam, że po kilku latach, po dwóch może kadencjach na świecie nie byłoby wojen, głodu i tak dalej. Także taki troszeczkę obrazek, wiecie, wyssany z palca. Niemniej jednak moim zdaniem serial ogląda się naprawdę bardzo dobrze, szczególnie, że aktor, który gra tego właśnie prezydenta, to jest Sutherland, młody Sutherland, nie Donald Sutherland, tylko jego syn, który już nie jest młody, już jest stary, ale wiecie, o kogo mi chodzi, nie pamiętam teraz imienia. Także bardzo dobry aktor i świetnie moim zdaniem odgrywa tą rolę, także nas serial bardzo wciągnął i serdecznie Wam polecam. Jeżeli Was zrazicie po pierwszym odcinku, to obejrzyjcie jeszcze jeden, bo tak to z serialami czasami jest, że na pierwszym odcinku nie można poprzestać, trzeba po prostu brnąć dalej. No dobra, to są chyba najdłużsi ulubieńcy, jakie w życiu nakręciłam. Dajcie znać, co Wam się spodobało, czy Was czymś zainspirowałam, czy książką, czy serialem, czy może lakierem do włosów, nie wiem. Dajcie znać. Ja Wam serdecznie już dziękuję za oglądanie oczywiście tego filmu. Zapraszam do polubienia, do zasubskrybowania. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!